I w nawiązaniu do tego, co zobaczycie i usłyszycie w dalszej części filmu, powiem wam, że niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia bym nie była, to zawsze kieruję się taką energią. I wam też to szczerze polecam. A dzisiaj idę do niesamowitego, takiego mrocznego, ale jednocześnie fascynującego miejsca. I będzie dalsza część opowieści o odwadze, strachu i rozsądku. Ale zanim w te mroczne klimaty wejdę, to musiałam przyjechać, żeby sobie uprzyjemnić troszeczkę ten dzień do piekarni. Po świeże bułeczki, pachnące. Szkoda, że nie możecie tego troszeczkę powąchać. Z ziarnem takie bułeczki. One zawsze mnie w takie wysokie energie wprowadzały. Mam bułeczki, więc mogę już jechać. I jadąc do tych mrocznych klimatów, pomyślałam, że zatrzymam się po drodze i pokażę wam jeszcze jedno przepiękne miejsce. Ono zawsze mnie tak nasyca wysokimi energiami. Jest na granicy Campinosu. Oj, bo ta energia to będzie mi dzisiaj potrzebna. No i zajechałam do mojego wysokoenergetycznego miejsca. Co wy na to? A tutaj jaki świat? To kanał Wilcza Struga. Wije się przez cały Campinos. A tam daleko wpada gdzieś do Bzury. Czy to nie jest bajka? I te piękne rozlewiska. Jak pięknie, spokojnie sobie płynie. I to piękne odbicie tego nieba, drzew i mostków w wodzie. Po to tu przyjeżdżam. I ten niezwykły kontrast tej spokojnej wody, tego odbicia i tej pędzącej trasy. Dwa światy. I tam jest drugi mostek. Ale niestety stan wody się podniósł i droga jest zalana, więc nie zabiorę was tam. Ale mogę powiedzieć, że na tych łąkach zawsze są łabędzie. Tam, gdzie te dachy widać, są dwa gniazda bocianów. Pomiędzy tymi brzuskami żeremia bobrów. A jak stosunkowo wcześnie się tutaj przyjdzie, to i łosie można spotkać. Nie wspominając już o niezliczonej ilości ptaków. No raj. I w nawiązaniu do tego, co zobaczycie i usłyszycie w dalszej części filmu, powiem wam, że niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia bym nie była, to zawsze kieruję się
taką energią. I wam też to szczerze polecam. I jeszcze coś wam pokażę. Zabrałam ze sobą takie pudełeczko, w których mam zgromadzone prace zrobione przez mojego syna na przestrzeni wielu lat. Kocham mamę i tatę. Szczerze polecam. I przyjechałam. A gdzie? Do starego bunkra koło miejscowości Czosnów. Miało być mrocznie i fascynująco i będzie. I pójdę w tamtą stronę. Tam jest kompleks bunkrów. I muszę wam powiedzieć, że jak jechałam tutaj, to było przepiękne słońce. Zdążyłam dojechać i zrobiło się mrocznie. Czyli jest w klimacie. Czyli będzie dobrze. To może przejdę od razu do rzeczy. To jak radziłam sobie z tym strachem? Miałam cały czas cel przed sobą. Cały czas przed oczami. I pytałam siebie, czy dasz radę? Nie analizowałam podczas, ale pytałam siebie, czy dasz radę? I jak słyszałam, że dasz radę, to działałam. I tak robię do dziś. No chyba, że w trakcie pojawi się coś nadzwyczajnego, to wtedy odpuszczałam. I wam to również polecam. To odpuszczanie to ważna rzecz. I wyszłam z fosy już za momencik, już za chwileczkę, już się zbliżamy. Słuchajcie, znalazłam takiego grzyba. Sprawdziłam przed chwilą. Jego soki mają taką moc jak paliwo. I tu jego dzidziuś. Czy on nie jest niesamowity? Jak to miejsce? Pierwszy raz coś takiego widzę. Grzybku? I znalazłam sobie taki kij. Będę jak dziad leśny. I czyż ten bunkier nie jest fascynujący? Bunkier, ale jaki? Widzieliście kiedyś taki bunkier? Robi wrażenie. No i klasyka. Jestem w lesie, daleko od domu i problemy z dźwiękiem. A wracając do tego strachu, to w miarę pracy nad sobą uświadamiasz sobie, że strach jest dany temu ludzikowi po to, żeby jak najdłużej przetrwał w tej grze zwanej życiem. Odwaga, żeby przechodził do następnych etapów. A rozsądek, żeby nie zabrnął w nieodwracalne. Ale często jest tak, że jak jesteś w grupie i masz przed sobą jakieś niebezpieczne zadanie, to uruchamia się strach, ale też odwaga grupy. I wtedy mamy problem, bo strach był nasz.
a odwaga grupy. I to jest stara część bunkrów, ceglana. Później została przebudowana na betonową, bo ta już się okazała niewystarczająca. Ale czy nie mówiłam, że tu jest fascynująco? Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie ta cegła obrosła tym mchem. Mroczne miejsce, ale mech piękny. No tutaj zobaczcie, jak pięknie. I mieszkańcy, ptaki. I pewnie nietoperze. I wracając do tej odwagi grupy, często słyszysz, co ty pękasz, nie dasz rady, odwagi ci zabrakło. I pomimo, że całym sobą czujesz inaczej, że to nie dla ciebie, że zrobiłbyś zupełnie inaczej, to ulegasz presji grupy i działasz wbrew sobie. A to może się skończyć źle. To idziemy do środka. I co wy na te klimaty? Pamiętajmy, że nie włączając rozsądku, możemy po prostu zabrnąć w nieodwracalne. I wszystko to, o czym mówiłam w poprzednim filmie i w tym, dotyczy każdego nowego, które chcemy rozpocząć. I jest to prawda uniwersalna.